Hej, witam się z Wami w pierwszym vlogu po moim holidayu. Tak, niedawno, kochani, wróciłam z Polski. Przed Polską byłam też w Turcji, także troszeczkę mnie nie było, powiem Wam. No, nawet bym powiedziała, że się troszkę stęskniłam za Anglią, a teraz mamy taką piękną pogodę, że jesteśmy w szoku. Dzisiaj jest aktualnie 25 stopni, jakoś tak. Jutro ma być 20. Ma być też tak, że będzie 27 stopni. No nie wiem, u mnie termometry w sumie pokazują, że w środku jest 21 stopni, a na zewnątrz 27 aż. Także słuchajcie, zaczynam tego vloga. Jeżeli chodzi o mojego holidaya, czy tego w Turcji, czy tego w Polsce, naprawdę powiem Wam, że jestem mega zadowolona. Tego mi było trzeba. Przede wszystkim, żeby się zobaczyć z rodziną w Polsce. Nie planowałam, że to tak szybko się potoczy. No jak się dowiedziałam, że muszę lecieć do Warszawy, to mówię, no nie, zawsze do Katowic, a teraz do Warszawy, tam pewnie te drogi takie ciulowate. A ja dawno nie byłam w Warszawie, a tu tyle rzeczy się pozmieniało. Dojazd teraz jest bardzo fajny. No i gdybym nie poleciała, to pewnie bym nie poznała Moniki Laskowskiej, bo już tam w którymś vlogu, ostatnim chyba, Wam wspomniałam, że z nią leciałam i kochani, nie tylko się na lotnisku z nią spotkałam, ale po prostu leciałyśmy w samolocie i to obok siebie. A że ja nie oglądam telewizji, to wiecie, taka czarna masa ze mnie, jak to można powiedzieć, no to nie wiedziałam. I dopiero w trakcie rozmowy, i tak wiecie, na początku to tam mówię, że tutaj jest moje siedzenie i tak dalej. I tam jedno słowo powiedziała i wiecie, jak tak to zabrzmiało i myślałam, że to Ukrainka w ogóle, taki klimat. No ale potem od słowa do słowa mówię, kurde, jaka fajna, ciekawa dziewczyna. Jeszcze nie wiedziałam, że jest osobą publiczną, ale mówię, tak mi się dobrze rozmawia, jaka ciekawa dziewczyna. Też taka rozgadana jak ja. I po prostu, wiecie, buzie nam się nie zamykały, tyle ciekawych tematów. Kurczę, mówię, ale super tematy, normalnie rezonujemy ze sobą. No i kochani, później sobie zrobiłyśmy na koniec zdjęcie, wymieniłyśmy się numerami telefonu. Ona mnie tam znalazła na tym, na WhatsAppie, bo powiem Wam, że ja nie daję swojego numeru telefonu, nie dzielę się swoim adresem, bo nie chcę, bo wiecie, w dzisiejszych czasach to nie wiadomo, na kogo się natrafi. Zresztą ona chyba doskonale o tym wie, że i paparazzi, i tamto, ona jest osobą publiczną. Ja nie jestem osobą publiczną, ale mimo wszystko my z Miśkiem chcemy zachować jakąś tam prywatność, prawda? No. Także wymieniłyśmy się i na pewno się zdzwonimy. Jeszcze chwilę rozmawiałyśmy, ja dojechałam już do siebie, do miasta. Byłam właśnie u siostry, cała rodzinka była i po prostu się zdzwoniłyśmy. I mówię, no wiadomo, teraz miałam grafik napięty, bo mało czasu, ale mówię, jak już będę troszkę wolniejsza, to na pewno sobie porozmawiamy, pośmiejemy się, poplotkujemy. Bardzo sympatyczna osoba, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę wiecie o szerokich horyzontach myślowych i bardzo to cenię w ludziach. Naprawdę dawno nie spotkałam takiej osoby. Znaczy nie no, spotykam, ale mówię z Polski, powiem Wam, że dawno nie spotkałam takiej osoby, która byłaby tak ciekawa w rozmowie, powiem Wam. No nie dziwię się, że jest dziennikarką w sumie, prawda? Jest dziennikarką. Także no... Na pewno ma zasób wiedzy duży i tak dalej, i tematy, i to wszystko. No, także tyle. No, trochę się rozgadałam za długo. Naprawdę na dużo ciekawych tematów rozmawiałyśmy, ale no, nie będę mówiła. To są nasze prywatne sprawy, także spoko. Słuchajcie, no i co? Teraz Misiek kosi trawę. Zrobiliśmy małe porządki tutaj w domu. Ja teraz tam to pranie, to wszystko wstawiłam. Dzieciaki są w szkole. Weekend spotkałam się też z Eliską, moją sąsiadką, także dzisiaj przychodzi też. Myślę, że ją nawet na obiad zaproszę dzisiaj, bo nam w jednej rzeczy pomogła. Jak ja byłam w Polsce, to została mi z dzieciakami, chociaż wiecie, ja tak sceptycznie podchodzę.
pomimo tego, że trochę osobę znam, ale jak nieraz nie ma wyjścia, a Misiek musiał być z małą w szpitalu, kiedy ja byłam w Polsce, żeby sprawdzić tą nóżkę, wiecie, bo ona się poparzyła w Turcji i byliśmy w klinice. I kochani, no nie wyglądało to na początku ładnie. Dosyć mocno ją poparzyła. Nie wiemy do tej pory, jak to się stało. To było zaraz, ona siedziała sobie na piaseczku przy samym brzegu i tak na siedzenie takie po turecku. I po prostu między pupką a nóżką, wiecie, po dwóch stronach jakoś tak ta meduza feralnie ją ugryzła. Nic tam nie było widać w piasku, nic kompletnie. No i od razu, wiecie, do farmacji i potem do hotelu. Lekarz ją tam opatrzył, do kliniki pojechała z tatą, a ja z dzieciakami, znaczy z Miśkiem moim. A ja zostałam z resztą dzieci w hotelu. Także pierwsze te dwa dni, no to takie były z życia wyjęte, powiem Wam, dużo stresówki. Tu na holidayu jesteście, a tu takie coś się wydarzyło. Więc widzicie, jak to nieraz takie różne mogą wyskoczyć sytuacje i rzutować na dalszą część życia. Więc dla nas było najważniejsze, żeby szybko doszła do siebie. Bardzo dobra opieka była. Muszę Wam powiedzieć, że opieka w Turcji jest bardzo dobra na wysokim poziomie. Na wysokim poziomie w porównaniu z Anglią na przykład. Ale to już na inny temat. No i kochani, co? Robię obiad. Misiek okosi tam trawę. Coś tam jeszcze tu porobimy. No i przyjdzie Eliska. A jutro tak myślimy, żeby się wybrać gdzieś, bo będzie ładna pogoda, to może nad morze pojedziemy z dzieciakami. Coś tam jeszcze. A mówię, jak będę już taka wolniejsza i wszystko już ogarnę, to się dzwonię z Monisią i sobie pogadamy troszkę z tą dziennikarką. No nie mogłam, ja bym się nawet z nią spotkała, tylko że było za mało czasu. Ja w ogóle wielu osobom, nawet niektóre widzki tutaj mnie, co oglądają, to też chciałabym się spotkać. Ale po prostu zawsze coś. Ja mam tak mało czasu, nawet tak naprawdę, czy na wczasach, czy w Polsce, nie miałam kiedy tak nagrywać. Takie urywki, co nieco nagrałam. No. Także tyle, kochani. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale mi wyleciało z głowy. Za dużo rzeczy jest do zrobienia. Także na razie będę kończyć. Pokażę Wam w ogródku, jaki piękny koper mi wyrósł. Misiek porobił weki, także super, ale to powinno być w słoikach, żeby było szczelnie zamknięte. Nie mieliśmy tutaj słoików, więc co było, to było, wykorzystaliśmy. Jak nie, to będą ogórki małosolne z tego, także nie ma problemu. No, to tyle, kochani. To mam nadzieję, że Wam się spodoba ten filmik, że miło spędzicie czas ze mną. Taki prosty, zwyczajny vlog przy kawce, herbatce. Ja chyba sobie zaraz zrobię zieloną herbatkę. Coś tam, tylko Wam powiem, że weszłyśmy na temat może nie diet, ale w ogóle odchudzania z brzucha, wiecie? Bo ja mówię, że u mnie to jest właśnie główny taki problem, to jest ten brzuszek. I ona mi dała dużo fajnych rad. I wdrożę te rady. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. No, a że ona robi te walki MMA, no to jest dziewczyna wysportowana. Zresztą widać, że jest wysportowana. Bardzo, bardzo. Taka fit. No, gdzie tam ja do niej? Wiecie, ja to normalnie świnka, pigi. Ale nie obrażając nikogo oczywiście. No, mówię, teraz sobie trochę pofolgowałam z tym jedzonkiem w Polsce czy w Turcji, bo tyle pyszności było, a w Polsce to wiecie, babcina coś ugotuje, rodzinka coś tam i tego się nazbierało, ale mówię, dobra, jak wrócę, to już będę, wezmę się za siebie, naprawdę się wezmę. No, dzisiaj tylko sobie jeszcze pofolgujemy, bo przyjdzie ta moja sąsiadka, także w formie takiego podziękowania zrobimy taką małą ucztę. No i po prostu chciałabym jej bardzo, bardzo podziękować, że mi z tymi dzieciaczkami została, bo Misiek na jedną noc musiał jechać z Charlotte, znaczy nie na całą noc, ale musiał jechać do szpitala. Wiecie, jak w szpitalu się to długo czeka, bo musieli sprawdzić tą nóżkę, chcemy być pewni, że jest wszystko w porządku, jeszcze tam jakieś kremy, maści dostaje.
No i w tym czasie, jak ja byłam w Polsce, a musiałam być w Polsce, no to kochani, wiadomo, gdyby się coś działo, no to bym musiała wtedy wracać, jakby było coś poważnego. Także tutaj została trochę z dziećmi przez kilka godzin. Bardzo się cieszę z tego powodu. No dobra, to nic, na razie uciekam, trochę się rozgadam. Boże, trochę się rozgadam, 10 minut już gadam. 10 minut. Ja to naprawdę. Może powinna być taką dziennikarką. Nie, na dziennikarkę to mi się raczej nie nadawała. To trzeba umieć się też wysławiać, a u mnie to tam z tym wysławianiem różnie bywa, ale rzeczywiście klepie, klepie, klepie. Buzia mi się nie zamyka. No. Dobra, uciekam i widzimy się później. To na razie. No, siemka. Właśnie odebraliśmy dzieci i część dzieci teraz je obiad, a część pojechało z tatą po nową kosiarkę, kochani. Misiek tutaj kosił, kosił i już była praktycznie końcówka i kaput. Kosiarka przestała chodzić. Także ile ona nam posłużyła? Z 2 lata? Fakt, że pożyczaliśmy nieraz tą kosiarkę, poprzednią też i jeszcze poprzednią też. Także tym razem niestety już nie pożyczymy nikomu kosiarki. Muszą sobie swoją kupić po prostu. Mniej palić, mniej pić, a zaoszczędzić sobie na kosiarkę, a nie ciągle pożyczać od kogoś. Więc ja mówię, bo jak się komuś nieraz tą kosiarkę dawało, to po prostu zwracali w opłakanym stanie, bo ludzie, wiecie, jadą z koksem, nie patrzą, że tam jakiś, nie wiem, plastik czy jakiś kamień. No tak to jest. Nie szanują sprzętu, jeszcze tym bardziej czyjegoś. Więc ja mówię, nie, zero pożyczania, niech sobie kupią. I tyle. Pojechał, nie wiem, ile da za tą kosiarkę, co za kosiarkę kupimy. Zazwyczaj Boscha kupujemy. Potem przyjdzie moja Eliska też. Także obiad już jest praktycznie gotowy, tylko do podgrzania. Jedynie co, to muszę jeszcze mizerię zrobić. Mizerię taką moją na słodko. Mam gulasz, mam ziemniaczki z kopereczkiem z naszego ogródka. I co chciałam powiedzieć? No, dużo bym chciała powiedzieć, ale czas po prostu nagli. W którymś tam vlogu Wam poopowiadam więcej, wiecie, o tym holidayu, jak to było, co to było, plusy, minusy tego pobytu w Turcji, co bym zmieniła i w ogóle, i w szczególe, ale to nie mam ochoty dzisiaj. Po prostu jakoś powiem Wam, że tak czas szybko leci i mówię, jak w tym ugrzęznę, a to trzeba trochę czasu poświęcić, pomyśleć, nie mam na to czasu. Także wracam do swoich obowiązków. Czekam, aż Eliska przyjdzie, aż tamci przyjadą z zakupów. Dzieciom pewnie jakieś lody się kupi. A jutro chcemy wybrać się nad morze. Także pojedziemy może nad to morze, na jakieś lody. Może fish and chips zaliczymy. Gdzie nas tam poniesie? Niech trochę dzieci sobie popluskają w wodzie. No.
bo szkoda pogody. Szkoda pogody, wiecie, tutaj taka pogoda to jest rarytas, rzadko kiedy, więc trzeba korzystać. Trzeba korzystać. Piszcie, co u Was, jak się macie, jak się czujecie, czy jesteście zdrowi, jak spędzacie ten czas, czy może gdzieś się wybieracie i w ogóle. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Też trochę osób się odezwało, które były w Turcji i jaki hotel na przykład polecają. Bardzo dziękuję za te komentarze, bo powiem Wam, że warto się wymieniać doświadczeniami, gdzie warto, gdzie nie warto, plusy, minusy. Ja zawsze jak gdzieś jadę, to ja sprawdzam, ale u nas to było teraz bardzo spontaniczne. No nie wiem, ile to było. Z 2 miesiące przed naszym wylotem zamawialiśmy. Anglicy to tak mają, że oni rok wcześniej praktycznie sobie bukują wakacje. No po pierwsze jest o wiele taniej i naprawdę świetne oferty, więc warto sobie wcześniej takie rzeczy załatwiać, ale u nas to jest, wiecie, wszystko zawsze na gwałt, bo u nas to nigdy nic nie wiadomo, co, jak, kiedy, jak tam, czy mi się kontrakt weźmie, czy nie weźmie, jak to wszystko jest, wiecie, z tą pracą tak to wszystko powiązane. I, no i to mamy też małe dzieci i zawsze coś, kochani. Ale może jakbyśmy następnym razem to się bardziej przygotujemy. Także powiem Wam o tych plusach i minusach w Turcji w innym vlogu. O pobycie w Polsce też Wam troszkę poopowiadam. No, bardzo się cieszę, że byłam. Wszyscy tacy zadowoleni, jak nie wiem. No, jeszcze lepiej było, gdyby były dzieci, ale dzieci muszą niestety do szkoły chodzić, więc nie ma. Zmiłuj się po prostu. Taka szkoła i takie ma reguły, i takie ma zasady, i trzeba się tego trzymać, respektować. A tam babeczki, te Angielki, to one po 250 funtów na przykład za dziecko musiały płacić kary. Jeszcze to zależy od miasta, od miejscowości. Wiecie, ale to dobra, jedno dziecko to jeszcze tam można zapłacić, ale jak ktoś ma, nie wiem, czworo, pięcioro, sześcioro, no to po kieszeni trochę skrobnie. Wiecie, mnie to już nie chodzi o te pieniądze same w sobie, tylko chodzi o to, że potem, żeby dzieci nie miały jakichś braków, jakichś problemów z tego tytułu, że zabrałam na wakacje. No. W Polsce jakoś nie ma problemu. No, dobra, kochani, nic. Nie wiem, czy coś jeszcze dogram, czy nie dogram. Tak. Chciałam Wam pokazać, co kupiłam w końcu w B&M-ie. Hanusia sobie wybrała taki zestaw do makijażu, bo ona bardzo lubi Mermaid. Miała kiedyś coś podobnego, ale nie Mermaid, tylko coś innego, jakieś serduszko. W końcu kupiłam, zdecydowałam się na ten, wiecie? Bo on się sprawdził nam, tylko że po prostu Oskar go przebił. A jeszcze w takiej rozsądnej cenie, wiecie, to nie będzie mi szkoda. Bo tak to jakbym wydała, nie wiem, 150-200 funtów i by przebił, no to troszeczkę wtedy bym była zła. Już nie mówię o tych drogich. I tutaj wiecie co? Kupiłam taką torebkę. Ona jest tak jakby, nie wiem, flaga Anglii, ale patrzcie. Lew. Co tutaj jeszcze jest? Wąż. Niedźwiedź. Orzeł. Harry Potter. No, także to są moje dzisiejsze zakupy. Chciałam Wam tylko pokazać, bo dzisiaj właśnie nowy Prime wyszedł do sklepów tutaj w Anglii. Także zerknijcie sobie. Ja moim dzieciom nie kupuję Prime'a ogólnie, tylko żeby sobie spróbowali dany smak, a potem już im nie kupuję.
bo ja jakoś nie wierzę, że to jest taki izotoniczny. Mnie to się wydaje, że to jest bardziej energy drink, więc nie chcę przyzwyczajać moich dzieci do takich rzeczy. Chciałam Wam, kochani, pokazać taki sprzęcior z TEM, z tego chińskiego sklepu, kochani. Naprawdę jest to rzecz niesamowita, że ja nie lubię takich różnych prasek, wyciskarek do czosku. To mnie bardzo urzekło i kosztowało po prostu grosze. Naprawdę. Chwytacie za rączkę i zgniatacie. I szybko można też umyć. Nie trzeba wyciągać tych korytek, co mnie to denerwowało. Także polecam. Nawet nie wiem, czy to kosztowało 1 funta. Nie pamiętam już. Tutaj, kochani, mam zaległą, malutką paczuszkę z TEMu. Już otwieram i już Wam pokazuję, co ciekawego tym razem. Już Wam, kochani, pokazuję, co to jest. Pierwsze to jest taka dopinka, doczepy na klipsy, 24 incze, czyli chyba to jest jakieś 60 cm. Nie wiem, czy ja wzięłam takie długie? Wiecie, niedawno kupiłam sobie kucyk. To są włosy syntetyczne oczywiście. Moja siostra ma takie właśnie na takie klipsy włosy, ale naturalne, no to dawała za to chyba z 2000 zł już het czasu temu, ile lat temu. I kochani, ja sobie kupiłam syntetyczne, tak po prostu nieraz, wiecie, do jakiegoś zdjęcia. Ja teraz nie przepadam za długimi włosami, ale kochani, od czasu do czasu lubię sobie zaszaleć. A drugie, co zamówiłam, to jest ta torba na kółeczkach. Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli oglądacie moje filmy, to kilka vlogów wstecz pokazywałam Wam tego typu torbę. To jest taka torba na zakupy, na lekkie zakupy. Wypróbowałam ją w Turcji i mi się sprawdziła. Jakieś tam piwka, jakieś tam dla dzieci smakołyczki sobie powkładałam, a że tam tereny górzyste, no to ciężko było nosić, więc taka torebeczka, kochani, na kółeczkach mi się bardzo sprawdziła, ale będąc w Polsce, wzięłam właśnie tą torbę, bo ta pierwsza torba miała być w ogóle dla tej mojej sąsiadki, która nie może dźwigać i nie mogę patrzeć, jak dźwiga, więc akurat leciałam do tej Turcji i mówię, kurde, przydałaby nam się taka torba. No i w międzyczasie zamówiłam tą, a tamtą wzięłam. Ale jeszcze zaraz po Turcji była Polska, więc zabrałam i mojej babci dałam, bo ona teraz w Medjugorje jest. Także jak najbardziej jej się przyda. Naprawdę bardzo się ucieszyła, bo można ją złożyć. Może być mniejsza torebka, taka podręczna. Rozłożyć i na zakupy, wiecie, leciutka, fajna. Oczywiście to nie jest taka typowa torba na zakupy, jak to na tych wielkich kółkach i taka sztywna i mocna. Ona jest lekka, raczej na lekkie zakupy, wiecie? Ale powiem Wam, naprawdę fajna, sprawdziła mi się. No i będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się vlog spodobał. Życzę Wam udanego tygodnia, udanego dnia, miłego pobytu w pracy i gdzie tam jesteście. Także trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!